Hej, siamano wam ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam na nowy let's play, tym razem z ostatniej odsłony Larego Laffera. Słuchajcie moi kochani, tak naprawdę nigdy nie miałem styczności z Larym. Oprócz tego, że z point and click dubbingowałem pierwszą część, nigdy nie grałem w Larego. Nie wiem, jakoś nie byłem przekonany do tego typka, aczkolwiek... No czas przełamać barierę. Rufusa też z początku nie lubiłem z deponii. Przełamałem barierę, no i deponię polubiłem. Tak więc, no cóż, ja nie będę przedłużał, bo o czym jest Larry, to chyba każdy wie. Zboczony gościu, który podrywa laski, no niestety nie ma w tym szczęścia. Jest to moje pierwsze odpalenie tej gierki, tak więc ja sobie spojrzę tylko na opcje. Może ściszymy troszeczkę dźwięki tła. Muzyczkę sobie też troszeczkę ściszymy, tak żeby było mnie słychać. Głosy postaci niech będą. Okej, język polski, oczywiście, głosy postaci, no niestety nie ma języka polskiego. Tak więc zostawiamy język angielski. Szkoda, szkoda, że nie dubbinguje Jerzy Sztur. W takim razie co, rozpoczynamy nową grę. Zamierzasz rozpocząć nową grę, ile masz lat? Ile ja mam lat? Dość, by móc zagrać, za mało, żeby móc zagrać. Więcej niż norma przewiduje. Jestem tylko kotem, który wlazł na klawiaturę. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy wybrali złą opcję, to gra nie pozwoliłaby nam zagrać. Okej, wybierzmy pierwszą opcję. Czy naprawdę sądzisz, że masz wystarczająco dużo lat? Sprawdźmy to za pomocą kilku pytań. Zaczynajmy. Jak rozwija się skrótowiec imienia E.T.? Elektryczna turbosprężarka, emocjonalna trauma. Emancypacja transwestytów. Extra terrestrial. Wow, dobra. Z racji, że gra jest zboczona, wybierzmy zboczoną odpowiedź. Nie mogę zagrać, kurde no. Dobra, wiecie co? Ominijmy to. Finally, the time has come again. He has awakened. Everyone thought he was gone. Forgotten. And many said this was a good thing. But the chosen one from the prophecy lives. He will come. The alpacas will bow before him. And nothing will ever, ever be the same. Hello? Hey, babe! Why'd you turn off the light? Where are you? Oh, yeah! That feels like you're... Ouch! Ooh, but then again, maybe not. And how come we're not in bed anymore? Where is the bed anyway? Babe! She must have split. Typical. Huh. Where did I end up this time? Man, the quest for love leads you to the strangest places. Oh, and most of them are pitch black, damp, and gloomy. First things first. Time to put some light on the subject. Okej, czyli tak. Na lewy przycisk myszy klikamy. Na prawy możemy otworzyć lupę. Dobra, czyli sprawdzić, czym jest dany przedmiot. Środkowy scroll, włączamy ekwipunek. Na spację, pomocne interakcje. Okej, dobra. Rozpoczynamy naszą przygodę. Pojawiliśmy się w jakimś dziwnym miejscu. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co wydarzyło się wcześniej. Dobra, w takim razie się rozejrzyjmy. Mamy jakąś windę. Przycisk. Seems to lead up. What is that thing? Wygląda troszeczkę jak rura strażacka. What is this place? Dobra, czy będę mógł pojechać w górę? What is that thing? Nie mogę. Okay, that doesn't work anymore.
No dobra, skoro winda działa, mamy rozwijaną tablicę. Looks like there's something behind it. Seems to be some kind of high-tech laboratory. Was I abducted? And most important, by whom? Well, that did something. Winda powinna działać. Did they experiment on me? And most important, who is they? I feel like I've been sleeping for ages. Już na samym początku mogę stwierdzić, Daylight. Że troszeczkę denerwuje mnie głos Larego. Nie wiem, jestem jakoś przyzwyczajony do Jerzego Sztura. Może to kwestia przyzwyczajenia. Okej, wchodzimy do windy. Wow, that must have been one hell of a night. Oh, everything's blurry. But it's a brand new day. And today the sun is shining for one man, and one man only. Larry Laffer. No i teraz powinienem wstawić muzyczkę z Twoja twarz brzmi znajomo. Przesuwamy się windą w górę, okej. Okay. Mamy nową lokację. But then again, maybe not. Did I sleep all day? Not a problem. That means it's another hot night for Larry Laffer. Wow. Chyba coś pierdykło w kanałach. Hey, what the hell was that? Looks like the elevator's dead. Ah, looks like it's out of juice, as opposed to yours truly. This looks a little different than I remember. No dobra, w takim razie rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Krzak nas chwał. I think there's something in there, but the bush is too thick. The second prettiest bush I've ever seen. Jeszcze takie moje pytanie za 100 punktów. Co my robiliśmy do jasnej cholery w kanałach? Bud roboczy. Somebody's got cash to foot that bill. That shoe has seen better days, but the shoelaces are still okay. Okay. Wzięliśmy przedmiot, tak? Dobra. Short and thin, like my pencil. Brzmi dwuznacznie. Ciekawe, o jaki ołówek chodziło Laremu. Ale sądząc po tym, kim on jest i co robi, można się tylko domyślać. It's overflowing. Może coś znajdziemy w śmietniku. I won't rummage around in there without a damn good reason. I won't... Okej. Okay. Dalej iść nie możemy. No dobra, w takim razie wejdźmy do baru. Ściana do wieszania plakatów. Nie zdążyłem przeczytać. Wow. Cóż za piękna dama. And then this like mega hot guy comes up to me and I was like... Hey, you don't have to talk about me in the third person, baby. And then I took a closer look at him and think, hello, those clothes are like so not. Hey! Wait a minute. Ugh, some guy keeps talking to me. I'll call you back later. What's a woman like you doing in a place like Lefty's? Well, the reviews sure didn't get me here. The joint only has like 23 fans on Instacrap and a half star on Gulp. OMG, mega downer. But it's supposed to be the city's hot insider tip after next. At least it's also totally retro and vintage and stuff. Look at this filth. It really looks real. The Salon de Lazard is nothing compared to this. I'm Becky Butter. But I'm sure you already knew that. You look like one of my typical followers. Ja cię wcale nie śledzę. Słowo. Mówisz, że lecisz na gości w białych garniakach. No, to mowa o nas. Are you saying you dig men in, white suits? I'm Larry. Larry Laffer? Hey,
My community is fading. My channel could really use some likes, or I'm gonna lose traction. Okej, dobra. To my sprawimy, że jej kanał... Domyślam się, że jest to jakaś youtuberka albo coś w tym stylu. My sprawimy, że jej kanał osiągnie sukces. W zamian za wiecie co. Jaki kanał? Telewizor jest wyłączony. Obiegu jesteś obiektem handlu, społeczność, może krowy i w ogóle. Było tam kilka słów, które mnie jakoś nie zaskoczyły. Okej, dobra, wybierzmy pierwszą opcję. Channel. But the TV is off. Or don't you use Instacrap? I mean, you are more the first book conspiracy theory generation, aren't you? And what's your score on Timber? I mean, you're about like, I don't know, maybe 50 years too old? But I heard that there are a few seniors using it. But they're more the whole like far shit or elite farter kind of thing. All I ever find there are like these totally superficial braggarts. Great profile photo, but absolutely no character. I get around a lot and it shows. Next year I'm going to the Scorching Dude Festival because everyone's so open there. And they're supposed to be serving a brand new craft beer here. Home brewed, totally analog, like by hand and all. Great for a selfie. Hey, I can get you one of those draft beers. Craft beer. Or one of those. And if they have any like really spicy versions, then that's what I want. You know, like pumpkin spice or lemon cobra or something. Oh, and sure. No dobra, zdobędziemy dla niej piwko. Ale zanim podejdziemy do barmana, dokładnie się rozejrzyjmy. Seems to be pretty much dead. Wygląda na całkiem martwy. No, I'm not taking that. Nie mogę niestety tego wziąć. Mamy rzutki. Darts or flying toothpicks. Okej. Nowy przedmiot w naszym ekwipunku. Drzwi do toalety. That's the way to the restroom. Locked tighter than my high school dates. Głupie teksty jak zawsze. Hands off! That's where my barbarian brew comes from. Only professionals like me are allowed to tap that. Okay. The tap says barbarian brew. Trademark. Czy coś my tu jeszcze mamy? Lewus. Tęczowa guma. A rainbow colored chewing gum. A rainbow colored... Możemy ją wziąć. Chyba. Scratching chewing gum off the bar. The second most wonderful thing in the world. Nie wiem, co mam zamiar z nią robić, ale nie zamierzam jej rzuć. Drzwi na zaplecze. Mamy też pająka. Fuj. Okej. Okay. Obraz pikseli. Still the most beautiful woman of all time. That's fine, just the way it is. No troszeczkę szkoda, że Larry nie został wydany właśnie w takiej pikselowej wersji. No ale wiecie, taka kreskówkowa też wcale nie jest zła. Dobra, wydaje mi się, że nie pozostaje mi nic innego jak pogadać z barmanem, a dokładnie Lewusem. Lefty's living his dream. What'll it be? What? Larry? Is it really you? No a kto? Ta, nadal jedyny i niepowtarzalny. Dobrze jest wrócić. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, czy w poprzednich częściach Larry miał do czynienia z tym barmanem, bo nigdy w nie nie grałem. Ale powiedzmy, no a kto? Who else? It is you. I haven't seen you in ages. And you haven't aged a day. You know, somehow you look even better than before. Not as chubby. We wondered where you'd gotten to. Some said you'd retired to an exotic island somewhere. Others thought you had entered a monastery. And some said you were dead. W moim życiu egzotyczna była tylko jedna choroba. Nigdy nawet nie byłem w klasztorze. Może ja naprawdę nie żyję, a to jest niebo. Maybe I really am dead. And this is heaven? I can claim a lot of different things, but not that my bar is in any way heavenly. But seriously, Larry, what happened to you? Well, I was on a date with... what was her name? At any rate, we went to her place. Or to mine, or
To a hotel? And then... Powiedzmy po prostu, że kajdanki na łóżku były całkiem ciasne. Okej, nawiązanie chyba do początku siódmej części, kiedy Larry się obudził na łóżku i miał przypięte kajdanki. Wiesz, ja nie chcę mówić, że to kosmici, ale to kosmici. Tak tylko między nami, nie wiem, czy my w ogóle uprawialiśmy seks. Dobra, wybierzmy tą opcję. Just between you and me, I don't know if we had sex or not. Just between you and me, between the two of us, you still look like a virgin. Powiedzmy po prostu, że kajdanki na łóżku były całkiem ciasne. Let's just say the handcuffs on the bedstead were, pretty tight. I do the same thing. Helps against sleepwalking. Okej, pozostała ostatnia opcja. Now, I'm not saying it was aliens, but it was aliens. Oh, I don't even want to know what they did to your orifices. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. I have no idea what happened. Don't worry, Larry. No one knows what's going on anymore. The world's gotten confusing. Yeah, something's wrong here. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego świecącego pudełka. Becky mówiła coś o instachłamie, bimberze i mnóstwie innych rzeczy, o których nic nie wiem. Widziałem drapacze chmur tam, gdzie ich wczoraj jeszcze nie było. I've never seen a glowing box like that before. Wait a minute. Larry, you do realize you've been gone a long time, don't you? What do you mean? You completely dropped off the radar. Like for years. Now, what are you saying? Oh, you mean it's already 1990? Or even 2000? Is the glowing box a remote control for a jetpack? Are we on Mars? Well, see, it's... come closer. Really? Really. Okay. I'm in the 21st century. Many of the people I knew are dead. Everything has changed. I don't know this world. But hey, who cares? I still have my good looks, my unparalleled charisma, and the biggest... This is a family establishment. Smile in town. No dobra, ale ja chciałem piwo. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w XXI wieku. Pointy things, just the way they're supposed to be. The chewing gum is hard as a rock. It's gonna take someone with a particularly strong jaw and the right bite to make it soft and sticky again. Okej, pogadajmy z powrotem z naszym starym przyjacielem. Ale to jest ciekawe, nie? My cały czas myślimy, że jesteśmy w latach 80., a znajdujemy się w XXI wieku. Nie wiem dokładnie w którym roku, ponieważ barman nam tego nie przedstawił, ale domyślam się, że w 2018. Something I could do for you, Larry? Well... To co przegapiłem, jeśli chodzi o Lost Wages. So what I miss in Lost Wages? Lost Wages? Larry, you're in new Lost Wages. You must have really hit your head. Poproszę dwa piwa. I'd like two beers, please. One for Becky? Fine. She's one of those damned hipsters flooding the city these days. Calls herself an influencer. Ha! I used to put a sign outside saying we serve beer. Nowadays, I have to make sure that one of them influencers posts a photo of it on Insta-crap. Insta... okay. Here you go. Two barbarian brews. Brewed with a lot of love. Although the health department just doesn't seem to appreciate that. Put it on my tab. Good thing I still have yours from 1987. Larry, tell me, did you just put those two beers in your jacket? Sure. That's what I always do. With everything. Isn't that allowed anymore? Never mind.
A co z plecakami odrzutowymi? What about the jetpacks? They all blew up. Too bad. Produkują już seks roboty? They have sex robots now? No, nowadays we take pills to have an orgasm. What? I have Easy, Larry, easy. I'm just kidding. Even in the 21st century, we still have sex. No robots yet, though. A jednak są. Takie, wiecie, lateksowe roboty. Fuj. Nie wiem, jak można z czymś takim uprawiać seks. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o tym nowym świecie? What else can you tell me about this new world? The space shuttle and the Concorde are history now. No dobra, do zobaczenia później, Lewus. See you later, Lefty. Udało nam się zdobyć dwa browarki. W takim razie co? Podejdźmy do Becky. Przekażmy jej piwo. Lefty's home-brewed beer. Smells like you could use it to remove toenails. Hey, I got your barbarian brew. Oh, that took you long enough. I had 12 new matches on Timber in that time. Na Bimberze? No to zdrówko. Cheers! Wait, I have to take some pictures first. A, Lazie, 2 minuty później. Ile ona tych fotek cyka? Right, so cheers? Wait, I still have to film the video story. No zupełnie jak w dzisiejszych czasach. Dokładnie tak samo robią kobiety. Bez obrazy. And that even though it smells strange. When drinking, make sure that your lip gloss is freshly applied. Otherwise, it won't leave any of those super cute marks on the glass. Because they're great for your... 5 minut później. Wow. And you can't even see through the beer, it's so dark. You have to be careful with your selfies. It's a challenge, making sure it doesn't block you in the shot. But people, I know you can do it. 8 minut później, gdybym był Larym, zniósłbym już jajo. And if you like the video, click on like and fave and thumbs and star and heart and push down there and leave a comment. But only if you like it. And share the video on Instacrap, on Farsbook. And don't forget to subscribe to my channel. Cheers? Cheers! Not bad at all. Whoa. Chyba się troszeczkę poczuliśmy źle. I think I'm gonna be sick. Wait, I wanna film you getting sick. Hashtag fail. You girls in the future seem to have stomachs made of steel. Or you're all robots, sexy robots, and my prayers have been answered. Oh. I'm just going to the bathroom, baby. Don't go anywhere. Oh, boy. This is gonna be close. No dobra, ale łazienka jest zamknięta. Zapytajmy się Lewusa, czy ma klucz do łazienki. Lefty! What's up? Flaki mi się przewracają. My guts are dissolving. Ah, thanks. Let me put it this way. I need that damn bathroom key right now! Oh, okay. Here, be my guest. A ogólnie czemu Lewus ma takie dziwne oko? Czy on nie dowidzi? Dobra. Mamy resztki barbarzyńskiej brei oraz klucz do toalety. W takim razie co, idziemy się... Oh, no właśnie. But at least it broke after it unlocked the lock. Czy ta laska nam właśnie robi zdjęcia, jak my wymiotujemy? Inny stachłam. What is that? Am I hallucinating? No,
There's something in that crud. Dobra, mamy tutaj szlam i prawdopodobnie zdechłego szczura albo zdechłą mysz. Chociaż sądząc po tym, że coś tutaj bije, być może to jej serce. There's something in there. I'm just not going to touch that. Niestety nie możemy tego wziąć. No dobra. Stary automat na monety. No, I want to know what's in that pile of crud. Property of the East India Vending Machine Company, built 1732. It looks like Lefty optimized it a bit. Czyli jest dość stara. Mamy drobne. Drobniaki mogą nam się do czegoś przydać. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Mamy kolejnego pająka. Ściana do wieszania plakatów. Looks like there used to be a poster there. Feels moist. Jaki zadowolony, że wilgotne. Mamy papier toaletowy. Okej. Okay. One roll will do me fine. Jedna rolka wystarczy, powiadasz? Kij od szczotki. I chyba są to wszystkie punkty interaktywne. No pozostaje ten szlam. Dobra, otwórzmy nasz ekwipunek. Ćwierć dolarówka, banknot dolarowy, papier toaletowy, kij od szczotki. Spróbujmy kijem dotknąć ten szlam. That would just drag it through the slime. Niestety nie da rady. Chyba że mogę to z czymś połączyć. That can't be combined. Okej. I did that without an engineering degree. Improwizowana szczotka do kibla. No dobra. Okay. Very carefully now. There's one of those glowing boxes in there. Świecące pudełko. Kolejny telefon komórkowy, a raczej smartfon. No ale to samo. Motion alert. Motion alert. Yikes. Face. Not recognized. Fingerprint. Not recognized. Smell. Not recognized. Identification required. Czy tak będą wyglądały współczesne smartfony? Pojawi się hologram kobiety i nie da się włączyć telefonu, dopóki nie rozpozna zapachu, nie rozpozna twarzy, linii papilarnych i w ogóle wszystkiego, wszystkiego na świecie. A najlepiej jeszcze DNA. Mam na imię Larry Laffer. My name is Larry? Mm-hmm. Larry Laffer? Voice. Not recognized. Room. Not recognized. Location. Not recognized. Explain! Explain! Jak myślicie? Lepszy głos Larry'ego jest taki? Mam na imię Larry? Larry Laffer? Czy lepszy taki jak miał Jerzy Sztur? Na imię mam Larry. Larry Laffer. Mi się wydaje, że tamten był bardziej taki, wiecie, romantyczny. A ten taki, no, typowy niezdara. Oczyściłem cię z tego paskudztwa. Mogłabyś okazać jakąś wdzięczność. I cleaned off all the crud. A little gratitude would be in order? Assistance confirmed. Launching security protocol. Return me to headquarters immediately. Violation will be prosecuted. Okej, okay, a tak w ogóle to czym ty właściwie jesteś? Jakim cudem tak dobrze mówisz? Mów albo zaraz cię znowu wrzucę w ten syf. How come you can speak so well? This information is only available to authorized personnel. You are not authorized personnel. No dobra, wydaje mi się, że będziemy musieli ją troszeczkę poszantażować. Zostawiłem moją autoryzację w innych spodniach. No i po co od razu tak oficjalnie? I left my authorization in my other pants. And there's no need to be so formal. Name and employee number? Larry Laffer. Number, 369. 69? Assistance confirmed. Return to headquarters immediately. Huh? Headquarters? Prune Incorporated. Prune? Just what's that supposed to be? Prune Incorporated is a hardware and software company known for its revolutionary PyPhone, that's me, and a wide range of apps such as Timber, the most modern and open dating software ever. The Prune headquarters are located in New Lost Wages. And you want to go back? Geolocation not possible. Please specify current location.
Najlepszy bar w mieście. Kibel jak jest, każdy widzi. Nie zamierzam ci mówić. It's the toilet for you. Security alert. Initiating self-destruct. 5, 4, 3. Easy, jeez. You're touchy. That was a joke. Self-destruct suspended. Please indicate current location. No. 2. Lefties! Self-destruct suspended. Lefties located. An UNTA has been ordered. UNTA what? Your UNTA vehicle will arrive outside in 24 seconds. Please get in the vehicle. Okay. Now, I'm curious. Troszeczkę ten współczesny świat mnie przeraża. Świecące pudełko. Okej. Czyli podjechał samochód, tak? No dobra. Hej, lewus. Muszę spadać. Something I could do for you, Larry? Well... Chcesz, możesz mi powiedzieć o tym nowym świecie. Nie ma nowych opcji dialogowych. No dobra, do zobaczenia później. See you later, Lefty. Z Becky nie chcemy na razie gadać. Wyjdźmy na ulicę. No faktycznie, czeka samochód. Glowing box! Yes? Why are taxis now called UNTER? Huh? And why doesn't it have a taxi sign? Searching. Taxi. Information found. Taxis are an ancient means of transportation replaced by ultra-modern UNTA vehicles. UNTA is a subsidiary company of Prune Incorporated. Czy nie powinienem powiedzieć kierowcy, dokąd ma jechać? Jak się w ogóle nazywasz? Możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co się działo przez ostatnie dekady? Can you tell me more about what happened over the last few decades? I don't have to tell you. I can show you. Shall I do that? Please! Launching video retrospective. Good old Ronald! I wonder whatever happened to him. Oh. Oh my. No. Exactly. I would have. Oh, that's new. Who? Him? And then him? It's gonna take some time to digest all that. Czy nie powinienem powiedzieć kierowcy, dokąd ma jechać? Jak się w ogóle nazywasz? What's your name, anyway? I don't have a name. Everybody's got a name. You can pick one for me. Oh, then... Bo, Kim, Cindy, Madonna. Bo jest takie jakieś dziwne. Kim się kojarzy z Kim Jong-unem. A Madonna z tą piosenkarką. Dobra, wybierzmy Cindy. Cindy. Selection saved. Czy nie powinienem powiedzieć kierowcy, dokąd ma jechać? Don't I have to tell the driver where to go? He already knows. How? I told him. You didn't even talk to him. I sent it to his smartphone. Smart what? His glowing box. Oh. Okay. Yeah, what? It's magic, right? No, we will soon reach our destination. Damn, I don't have any money to pay for the ride. It's already been paid for. Did you send it to his smartphone? Exactly. Come on, be honest. It's magic. What building is this? The headquarters of Prune Incorporated. I was able to figure that much out. You do realize this thing looks more like a pin. BJ designed the building himself, and he takes criticism very personally. Please avoid that. BJ? BJ. Bill Jobs, the CEO of Prune. My inventor, my lord and master,
The center of my universe, the brightest star in the technological sky, the most intelligent man in the... You're a fan. I get it. Take me to him, quick. And no one else is allowed to see me. I'm a top secret prototype. Relax. You're in a pile of crud at Lefty's. That's not exactly top secret. I don't even know how I got there. Baby, believe me, I know exactly how you feel. Where do you want me to take you? Up to the Skyloft. That's where BJ's office is. Okej, dotarliśmy przed korporację. Takie wiecie, Apple, ale troszeczkę inne. Dobra, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał i że cała seria też wam się spodoba. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!